Warrior. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zezik z tej strony, już po bardzo długiej przerwie na naszym kanale, spowodowanej moimi wyjazdami i niechęcią do grania w NTA. Po prostu znudziło mi się. Grałem sobie w inne gry w tym czasie, byłem na tym wyjeździe już wspominanym. O kurwa. No ale wracamy z naszą serią z nagrywania i testowania furek. A w tym odcinku przetestujemy sobie tego oto Cheetaha 2.2, prawdopodobnie full tune. No i bez zbędnych ceregieli, muszę sobie jeszcze przypomnieć tylko, co tu w ogóle jest. Testowałem zawsze. Nie wiem, czy granie jest za głośno, zaraz to możemy ściszyć. Chyba w sumie nawet już najlepiej to ściszyć, bo na pewno jest za głośno. Na te 20%. I przypomnę sobie tylko i wracam do was. A więc dobra, przypomniałem sobie, co tu było mi potrzebne. Był V-Maxik od 0 do 100 do 200, jeżeli w ogóle pojazd osiąga taką prędkość. 1/4 była. I jeszcze w ramach przeprosin dla was, odcinki będą pojawiać się codziennie od poniedziałku dzisiaj do piątku w tym tygodniu. Niestety wszystkie będą z testowania samochodów, bo nie mam zbyt dużo czasu, żeby grać w NTA i w sumie nie mam chęci, a nagrać coś trzeba. No i co? Pojedziemy sobie gdzieś na jakiś na test. Chyba pamiętam, gdzie ostatnio byłem. Nigdy o to was nie proszę w sumie też, albo jak już to rzadko. I prosiłbym was o to, żebyście zasubskrybowali kanał, bo brakuje nam tylko 3 subskrypcji do 300. No a oczywiście na 300 subskrypcji pojawi się następny konkursik, który najprawdopodobniej będzie rozwiązany w następnym tygodniu, bo znowu wyjeżdżam, nie będzie mnie na serwerze. No i co, my przejdziemy teraz do testowania naszego Cheetaha, sprawdzimy tylko, czy wszystko jest ustawione. Oczywiście na wszystkie koła, moc silnika na plus 5, zawieszenie może zostać, łatwość skrętu też damy na plus 5, obniżymy go w sumie, niech będzie. Dobra, to co, ruszamy, sprawdzimy, jak nasz Cheetah w porównaniu do poprzednich furek się sprawdza, jakiego ma V-Maxika. I chyba V-Max mamy 240, z tego co widziałem. A z prędkości 0-100 i 0-200 pojawią wam się i chyba wrąbałem się pod prąd komuś. O nie, na szczęście nikogo tu nie ma. Prędkości 0-100 i 0-200 pojawią wam się na górze ekranu, tak jak to zwykle bywa. A my udajemy się już na 1/4. Więc podjeżdżamy już pod 1/4, żeby stestować naszego dziada. Właścicielem pojazdu jest Grabi, podobnie było w przypadku któregoś z poprzednich samochodów, chyba w Sultanie RS, z tego co się orientuję. Pojazd jest w naszej organizacji HITS, do której oczywiście bardzo serdecznie was zapraszam. Był odcinek, jak dostać się, jakie są wymagania, wszystko w tamtym odcinku. A my lecimy z teścikiem. Staniemy równo na linii i ruszamy. Zobaczymy, jaką prędkość osiągnie i jaki czas. No nie wiem, czy... Nie pamiętam w ogóle, jakie były te czasy. Czy jest lepszy, czy jest gorszy. Sprawdzimy jeszcze raz, tak jak zwykle robię. Staniemy trochę... Nie wiem, o tu można nawet stanąć, dobra. To teraz będzie chyba ten prawidłowy czas naszej prędkości. I nawet jest gorszy, a stanąłem bliżej, o dziwo. No dobra. Co mogę powiedzieć? Pouberujemy jeszcze trochę. I w sumie zadam wam jeszcze parę pytań podczas tego uberowania, na które bardzo bym was prosił, żebyście mi odpowiedzieli w komentarzu. O,
Oho, zderzaczek sobie jeszcze uwaliłem. No to pojedziemy jeszcze naprawić go przed uberowaniem, bo nie można naprawiać. Nie można uberować zepsutym pojazdem, przypominam. Każdemu grającemu na serwerze, bo zdarzają się i tacy. No to co? Podjedziemy, pojadę sobie naprawić i widzimy się już na spawnie celu uberowania paru klientów. Nawet nie musiałem podjeżdżać na spawna i już mamy pierwszego uberka, bo chciałem sobie miniaturkę zrobić i pojedziemy na kuriera. Może coś nam zapłaci, może nie zapłaci. Nie będziemy nalegali. O cholera. No to ładnie, żem zrobił, ale ktoś tam jeszcze zrobił ładniej. O, jednak coś zapłaci. No to co łaska. Ja nigdy jakoś tam nie lecę za tymi pieniędzmi z uberowania akurat. O, dostaliśmy 150. To nawet całkiem dużo. Zwracając uwagę na to, skąd go wieziemy. Bo to nie był to jakiś daleki kurs. Podjedziemy, zawieziemy pierwszego Bajranta i tu sobie gdzieś zrobię zdjęcie na miniaturkę. Tylko muszę sobie poprzypominać, co tu się w ogóle naciskało. Reklama szybciutka. I zrobimy tutaj gdzieś zdjęcie. Ale najpierw bym go chyba naprawił jednak. Bo nawet już się światła nie świecą. Dobra, to tak jak mówiłem, jedziemy naprawić. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturę. I widzimy się na następnym. No moi drodzy, czekam już tak z dobre 5 minut, 10. No i nikt nie chce podejść na tego Ubera, niestety tu nie ma za dużo też ludzi. No i co? Nie będziemy tak stali bezczynnie, po prostu pojadę, odstawię fureczkę na bazę naszej organizacji i będziemy się żegnać powoli. Więc myślę, że widzimy się już na bazie. Podjeżdżam już pod bazę. Odstawiamy cheatacha i aha, jeszcze miałem wam zadać to pytanie. Jeżeli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu w odcinku, to jeszcze raz przypomnę o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo zaraz wbijemy 300 subów. No i moje pytanie brzmi następująco: czy nie chcielibyście widzieć na kanale serii z jakiejś innej gry? Możecie proponować ją w komentarzu, bo MTA jednak nudzi się po jakimś czasie, przynajmniej mi. Nie chcę się grindować tych pieniędzy, żeby ciągle robić to coraz nowsze projekty. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć takową inną grę na kanale, możecie dać znać w komentarzu, możecie napisać, jaka to jest gra. Oczywiście może wyświetlą wam się tu gry, które obecnie posiadam. Na Epiku posiadam ich całkiem sporo, bo sobie odbierałem te wszystkie darmowe. Parę mam też na Steamie. No i to w tym sumie w tym odcinku to by było na tyle. Grał dla was Zezik. Siemano.